A możliwe, że jeszcze nie. Możliwe, że jeszcze nie. Tym tu w ogóle szczylo. Szczylo krwią. Moim zdaniem to jest wariactwo. Co tu się dzieje? Kurde, tu są w tych. Tu są w tych zakute. Jeszcze będziecie wiedzieli, co to jest. Jeszcze będziecie wiedzieli, co to jest. Oh no. Dobra, bestia, chodź tu. Tak, ty chodź tu. Z bestią to trzeba ostro. Dobra, padła, wezmę sobie może fiolki da. Bliźniacze, super. No można by się też wycofać w sumie po ulepszenie i troszkę. Straszne to strzelanie, straszne. O nie, jeszcze tutaj ktoś wskrzesza. Ktoś tutaj jeszcze wskrzesza. No tak, mamy tutaj dwa wejścia. Co? Jakie dwa wejścia? Milion wejść. Dobra, tu jest milion wejść. Trzy wejścia mamy. To się robi troszkę... A, bo tu muszę... Po każdym zgonie chyba odpalać. Dobra, tu jest ktoś, kto leczy. Jest ktoś, kto leczy, ale muszę sprawdzić najpierw tamte elementy. Bo jest tego dużo. Czyli po zgonie muszę odpalać latarynkę. Bo zapomniałem. Czyli tak, możemy sobie przejść tu. Tu jest pani. Jak oni słabną, nie? Nagle. Nagle słabną. O, tu jest jakieś zejście fajne. Kawę dokąd, ale mogę sprawdzić. Aha, tu mnie wyrzuca. To też ciekawe. To też ciekawe. Dobra, jesteśmy troszkę dalej. To teraz bym jeszcze sobie sprawdził tamte komnaty. Ale takie wrażenie zawsze robiło na mnie to niebo. A niebo takie fioletowe. Że to jest szok. Czy tu się odrodził? Dobra, ten się odrodził, ale nie jest poważany. Ten też się mógł odrodzić. Nie. Nie zdążył. Jesteśmy tak samo tutaj. O nie. A bestia to jest rzeź. Moim zdaniem jest sroga impreza. Serio, szkoda. Szkoda, bo to by był niezły cios. Ale dużo tych bliźniaczek dropią. Dużo dropią, jest fajnie.
I teraz jesteśmy tu na dole. Nie, to nie jest mile widziane. Ale to bym sobie wziął. Czyli tu są takie skróty. Gniew... O! Gniewny, wilgotny, krwawy klejnot 500. Okej. Dobra, czyli teraz sobie... Teraz sobie po prostu dziabniemy już dalej, po drabce. Zbadaj misę. To są jakieś teleporty? No, zginęła ta bestia. Ciekawe, gdzie my jesteśmy. O! Jak to trzeba poklepać? Po plecach. Fragment 2. Ciekawa ta misa. Nie no... Dlaczego? Dlaczego mnie taki przeciwnik rozbija? Szkoda. Ale ta misa ciekawa. Dobra, jestem w tej misie drugiej. Super. Mnie prawie bestia pokonała. Ale dobra, nie jest najgorzej. Czy my tu szliśmy, czy tu szliśmy? O, to jest pytanie. Bo tu jeszcze coś jest. What? O. Tu jest... A, tu jest jeszcze... A, wiecie co? Jak tu jechałem tą windą, to można przejść. To można wskoczyć w trakcie. Tak, tak to chyba było. W trakcie tutaj można było skoczyć z tej misy. Znaczy no z tej windy w sumie. Sorry. No nie. Fragment krwawego. To chyba są po prostu takie lokacje dodatkowe. Serio jeszcze ten? Dawaj pieniądze za las. Nie wierzę w to. To jest nieporozumienie. No przesuń się. No nie mogę zmienić nawet broni, nie? Daj mi zmienić broń. Dobra, mam. I pierwszy raz takie coś widzę. Strasznie upierdliwe. Strasznie. No to dwa tylko takie gnyby. Bliźniacze. No straciłem mnóstwo fiolek, ale... Dobra, czyli ta misa już jest ogarnięta. Czyli to jest tylko taki mały zaułek. I możemy wracać. I teraz myślę, że pójdziemy po prostu tam na dół. Tą drabką, nie? Nie, nie, ciebie nie chcemy. Tu jest pani. Tak ma być. Tak ma być. Kule. Teraz spróbujemy tu. No 35 koła, no.
Jeśli idę na bossa, to będzie grubo. No teraz pytanie, czy tam iść, czy my się cofamy? Może my się tu cofamy? Muszę zobaczyć, co to jest za lokalizacja. Nie, jestem dalej już. Dobra, to git. Strzeż się, księżyc. Dobra, chyba git. Obrzydlistwo. Odrodzony. I teraz tak. Tutaj będzie trzeba gdzieś się dostać na górę, nie? Były jakieś opcje. Dobra, zobaczmy tu. Odrodzony. No tutaj musiało być w ten sposób. Motyw przewodni jest jeden. Odradzanie. Dobra, ta spadła. Okej, pójdziemy jeszcze na drugą stronę. Nie wiem, czy wszystkich załatwiłem. Tamta pani się w miarę dobrze trzymała. No dobra, chyba zginęła. Okej, super. Tam jeszcze jest z drugiej strony. Dobra, niektóre są na dole już. Niektóre są z drugiej strony. To trzeba najpierw wszystko wyplenić. Tak, nie ma lekko. Dobra, troszkę dostałem. Tu już chyba czysto. Bo one się nawzajem raczej nie wskrzeszają. Chociaż nie wiem, ale... Sprawdźmy. Dobra, żygi są. Jest dobrze. To jest chyba ostatnia pani. Spoko. On trochę kopie, trochę rzuca.
Aha. No dobra. Dobra, to na tym etapie się zobaczymy. Spoko. Dobra, gdzie są moje duszyczki? Tam. Dobra, wezmę jeszcze duszyczki. Idę na górę i tu się zobaczymy, jak już będzie po tych kobitkach. Dobra. Dobra, no to działamy. Działamy tutaj w środku. Dobra, spoko. Uwaga. Dobra, nie jest najgorzej. Cały czas odpala jakieś akcje krzywe. Dobra, pij, bracie. Trzeba tam chyba do środka wchodzić, nie? Dobra, udało się. Udało się tego uniknąć. Okej, spoko. Trochę padł. Kurde, zeżygał się. Dobra. Kurde, jak głośno. Żółty kręgosłup, odrodzony. Dużo będzie tętni. 99 koła. Okej. 99 koła. Fajnie. Fajnie. Zapal lampę. I wracamy. No, 99 to będzie na co wydawać. Tutaj piorun jest dobry. Musimy wejść tam do środka, troszkę go uszkodzić. No i tak. W miarę, sukcesywnie po tych rękach, nogach, nie? Very well. I zobaczmy teraz. 20 na 1. Witalność troszkę daje. To troszkę daje. To też nieźle daje. A to 302. To tu bym dał. I tu bym dał. No, teraz to jest pieniędzy. I mamy jeszcze 14. Wiecie co? 14 może na... Fiolki sobie wydam. Teraz jeszcze są tańsze. Mamy 20. Przydadzą się. Fiolki zawsze się przydadzą i wgląd tak między 13-14, żeby nie podbijać aż tak bardzo, nie? To wiecie co? Czy coś tu nowego? O, fragment! Fragment jest za 20? 9 takich? Gdzie ja to zdobyłem? To czekajcie, czy jak ja mam 9, to może sobie ulepszę. A, chyba tak. Chyba po prostu potrzebuję już teraz jakiś tam tętniej. No to wezmę sobie to. Zmieniłem sobie te kamienie przed tą walką. Znacznie lepiej teraz.
Ponieważ tutaj po prostu wziąłem ten nowy gniewny, on jest mega mocny w atak. A tutaj zobaczcie, ten klejnot łzy daje 90, a tu mamy 137, więc no, mega sztos, nie? Tu mamy pod bestię, jest ogólnie fajnie. Ale tu mogę wzmocnić, bo mamy tego 9. Okej, czyli będzie 180 na 150. Tego nawet nie zauważyłem, czyli teraz będę potrzebował 8. No ale już mamy na plus 8. No, to później 8 i jeszcze pewnie jakiś kamień będzie. No, to powiem wam, że 180. Tutaj ładnie to bije. 330 na broni mamy. 330 na broni. Okej. Fajnie. Tylko teraz tak, bo jesteśmy... Plac nadejścia, tu jest coś takiego. Możemy iść też do granicy koszmaru, ale możemy iść sprawdzić przybytek wiedźmy. Tak, możemy iść też sprawdzić tą nową lokację, która powinna tam podjechać. No zobaczymy. Ale teraz już postać wygląda całkiem fajnie. Dobra, tu mieliśmy walkę z tą wiedźmą. Tu idziemy dalej. Tak, tu idziemy dalej. To wiecie co, tam zaraz powinno coś się wydarzyć. Jak wyjdę, troszkę trzeba chyba podejść i zaraz się widzimy. Tutaj. Zaproszonko wysłane. Jedź wozem. Dobra, pojedziemy. No to zobaczymy, gdzie nas zabrali. Kainhurst. To jest w ogóle tak niesamowite. Zwykle w Soulsach te opcjonalne lokacje są tak majestatyczne. Bardzo często są zimowe, ale na przykład właśnie ominięcie tej lokacji później boli, nie? Później boli, bo naprawdę to jest spoko. Czy my tą latarnię mamy? Mamy. Naprawdę to jest spoko. Odwiedzić później taką lokację opcjonalną z opcjonalnymi bossami, historią, tutaj przecież cutsceny jeszcze były, których nie ma aż tak dużo. To co? Idziemy tutaj, nie? A 12 koła z tamtych przeciwników dostałem? Dobra, to pójdziemy teraz tutaj. Zobaczymy, co tu mają. Jak będzie bardzo ciężko, to najwyżej pójdziemy sobie na koszmar albo tam dalej, gdzie byliśmy przed chwilą, ale może nie będzie tak źle. Zawsze ten początek taki
Co tu się wyprawia? Wszystko zamknięte? Za 10 godzin dopiero tu przyjdę. 8 stron świata. Milion możliwości, jakieś nowe zarazy. No, zobaczymy te pajączki, jak działają. No są mocne, jak ja mam taką dobrą postać i na 4 mocne ataki muszę je klepać, no to lokacja jest gruba. Ale to mgła odrętwienia. Widzę, że ktoś tu będzie się leczył. No dobra, spróbuję na szybkim. Dobra, też nie jest najgorzej. I pchnięcia, tak, pchnięcia będą mile widziane. Sporo też tutaj można duszyczek zarobić, ale czy tam się da iść niżej? Chyba się da. Chyba się da. Ja się kręcę. Ile jest tych stworów, nie? No, pchnięcia ładnie wchodzą, oj. Czy on mi żre koperek? Uspokój się. Barbarzyńco. Dobra, dobrze, że sobie tych fiolek nakupiłem. Ale widzę, że tam też jest lokacja, no. Pasikoników pełno. Dobra, będę na szybkim. Kurde, ale on ma niekiedy atak, nie? Dobra, spoko, ale nic nie dropią, tylko... Tylko troszkę... Tętnień, mgła 4. O kurcze. No to bosik tej lokacji będzie się... Będzie się leczył. No teraz właśnie nie mam tego skilla na regenerację zdrowia, więc troszkę fiolek będę musiał bardziej używać, ale... I serio nie zaznaczył? Kurde, ale dziwne są. Dziwne są te stwory. Chyba będę musiał w ten sposób walczyć. Nie no, one tak idealnie później na nas wbijają. Ciężkie są do walki. Te pasikoniki. Moim zdaniem dosyć ciężkie, takie... Ciężkie do wyczucia, akurat. No to będą fajne rzeczy, bo 3. On jest jakiś taki najedzony. O, 9. 8. Mgła odrętwienia, nawet do bazy poszła. Dobra, to wiecie co? Jeszcze zejdę sobie tutaj na dół. No 30 koła tak z niczego dostajemy. Jak sobie troszkę tutaj przejdziemy po tej pierwszej lokacji. Ale tu widać takie czasami budżetowe podejście. Co to jest? Krewetka. No nie. Jedna krewetka zaraz całą grę rozwali, nie? Jakieś larwy. No serio? Jak ty tak skaczesz? Dobra, super. Gdzie jest ta mała larwa? Tu. O, tu są też. No, to ciężko zbić. A, bo tu jeszcze coś macie.
Okej, okay, będzie fajnie. Gniewny, krwawy. Dobra, raczej rip. Gniewny, krwawy. No pozbieram sobie te przedmioty, bo gniewny, krwawy jest akurat fajny. Ale mam już taką czwórkę, więc... powinno być akurat tamto mocniejsze. Hotu, hotu! Najwyżej się wrócimy i tyle. Albo jakiś skrót ogarniemy. Ale tu serio nic nie macie? Ale jaja. Tu nic nie mają, tylko ten krwawy klejnot. No to nieźle. No chyba, że czegoś nie widzę, ale tutaj zobaczcie. Jest jakiś skrót, nie? Tutaj jest jakiś skrót. No ciekawe, ciekawe. Powiem wam, że chyba tej lokacji w ogóle nie robiłem. Więc to jest dla mnie nowość totalna. Ale w ogóle w jaki sposób tu przyjść, nie? Najlepiej się dowiedzieć tam w klinice o istnieniu tego. I tutaj podjeżdżamy, nie? Więc to jest mega fajne. Zwap to sposób. Będzie tego więcej? Ładna posadzka. Takie dzwonniki. No to nieźle. No to nieźle. Te duchy tak wychodzą po prostu? Czy będą się respić? No pewno coś tu jest nie tak. Ale jak ktoś chce mieć farmę, to spoko. No wyglądają jak te takie... wskrzeszające, które były. Ja ci kręcę. Ale farma niezła. No ktoś tu cały czas płacze, więc... coś jest nie tak. No ale zamek fajny. Zamek fajny. O, jakaś broń. Na atak krwi. Ale lepszej od tego już nie będzie. Tyle władowałem i mamy statystyki i wszystko idealne. On jest naprawdę dobry teraz. Jest naprawdę dobry. Kurde, co tu się wyprawia? Jednak biją. Dobra, oj, potrafią. Jak nam staminki zabraknie, bo się czujemy zapewnie, to potrafią zaatakować. Nie wiem, czy to spadło, czy to żyje. O, fragment krwawego, super. Tu tylko upadki, tak? To idziemy z drugiej. Ale jaja. Powiem wam, że... bardzo ładnie wygląda ten zamek. No cztery hity są. No, brakuje troszkę tej regeneracji... żyćka, ale... no mamy znacznie mocniejszy atak. Znacznie.
I to też skraca walki z bossami. No to jest chyba ta. Nie, jeszcze ktoś. Co za plecak. Zastosujemy terapię szokową. Ktoś tam płacze, bardzo blisko. Co prawda w tą staminkę już troszkę poszedłem, ale nadal brakuje. Ktoś tutaj, nie? Szlachetna suknia. Dobra, czyli już więcej nie ma. Przestało płakać. O, nawet takie dźwięki śniegu. To już coś nowego. Czyli tu się wyciszyło, fajnie. Oj. No zabije mnie to. Weź się. Filemon. Coś tak czułem, że to jest przeciwnik. Weź coś dropnij, kurde. Cztery fiolki zostały, bo już tam troszkę się bawiłem. Są te gacki gdzieś jeszcze? Ale tu ładne takie posągi. Jest jeszcze jeden. O kurczę, tu jest baszta. Dobra, jakoś go porobiliśmy. Bliźniacze. To też jest wejście, nie? No to takie dwa wejścia są. Sprawdzimy górę, ale coś tu. Coś tu będzie złego. Dobra. Fragment, super. Jesteśmy ogólnie w spoko miejsce, bo fragmenty dropią. Niedobrze. Dawaj tak. Kurde. No dobra, może go tutaj wezmę. Masakra, nie? No nie chcę wejść ten atak. Nie chcę wejść ten atak celowany, szkoda. Tutaj też nie. Straszne. Straszne, to akurat jest patologiczne, co tu się wydarzyło, ale okej. Dobra. Idziemy sobie dalej spokojnie. To ciekawe, jakie... I tam mamy przecież przejście. A, może tutaj, dobra. Dobra, bo o to mi chodziło. Może bym się rozluźnił. Na chwilę i już by mnie zeżar. Ej, serio by mnie zeżar. Przez chwilę chciałem sobie okolice posprawdzać, a tu... Już by mnie nie było. Wielmożni panowie.
Daj fiolkę. Dobra. Dwie fiolki na przeżycie. Fajnie jakby tych nietoperzy już nie było. No właśnie, fajne posągi, architektura. Wybitna sprawa. Dużo jest takich tu zasadzek. O, dwa wejścia. Trzeba by sobie... No tu gdzieś może być ten Batman. O nie, znowu. Dwa Batmany. No chodźcie tu. Tutaj. Solóweczka. Dobra, trzy mocne. Trzy mocne powinno być po nich, ale bardzo, bardzo hardkorowy przeciwnik. Moim zdaniem jest taki nieprzewidywalny. No tam, o, odzienie egzekutora. Mogę sobie sprawdzić spokojnie. Egzekutora ma fajne dodatkowe elementy. Okej, ale ta szatka jest fajna. Ta szatka jest fajna. To wiecie co? Chyba możemy tylko tu. Znowu panie są. Panie widma. Ja cię kręcę. Ale creepy zamek. Dobra, jest coś tutaj. To może być ten skrót. Rejest? O. Dobra, może coś mnie jeszcze zaskoczy tutaj, więc spokojnie. Ale jesteśmy tu, nie? 50... Dobra, 58, to idę coś wykupić. Bo i tak już nie będę szedł w koło, tylko w tym miejscu wyjdziemy, więc spoko. Idę kupić jakiś level, troszkę fiolki się uzupełnią. Za chwilę się widzimy. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.